Witamy bardzo serdecznie. Od razu mogę przeprosić, że ta dzisiejsza pora to moja wina, bo za chwilę mam komisję. Mam nadzieję, że zostanie to wybaczone. Zaprosiliśmy Państwa w nowej formule, która mamy nadzieję, którą mamy nadzieję, uda nam się dość regularnie utrzymywać, czyli spotkań dwóch rzeczników: rzecznika rządu, rzecznika Partii, no, zwłaszcza będziemy się starali to robić w tygodniach Sejmowych. Chcemy powiedzieć kilka słów o najważniejszych kwestiach, które będą na posiedzeniu Sejmu. Jesteśmy też do dyspozycji, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Myślę, że powinniśmy zacząć od spraw, które wracają z Senatu. I tutaj najważniejszą rzeczą jest ta tak zwana ustawa węglowa, czyli wsparcie dla konsumentów, dla wspólnot mieszkaniowych. Gwarantowana cena 996 zł za tonę węgla przy zakupie 3 ton, dopłata dla dystrybutora. Polska Grupa Górnicza ma już 250 podmiotów współpracujących, kontraktuje następne. Więc w ramach działań rządu, które mają na celu no, ułatwianie Polakom życia w tych sytuacjach, w których wojna na Ukrainie, w tym wypadku embargo na rosyjski węgiel, to życie znacząco utrudniła. Be, ustawa będzie wchodzić w życie, co oznacza, że dopiero wtedy ta, ta cena węgla się pojawi. Bo to też warto powiedzieć, już spotykałem się z zarzutami w ciągu ostatnich kilku dni. Przecież rząd obiecał, gdzie jest ten węgiel. No. Ustawa musi wrócić do Sejmu, właśnie to uczyniła. Musi podpisać ją prezydent, co myślę się stanie po, po posiedzeniu Sejmu, chociaż to oczywiście jego decyzja, i wtedy będzie można wprowadzić już te rozwiązania. Szanowni Państwo, drugą ustawą, która jest właśnie ustawą powracającą do Sejmu, to jest ustawa, która dotyczy wakacji kredytowych. Tak jak wiemy, działania antyinflacyjne ze strony Narodowego Banku Polskiego są konieczne i w związku z tym Narodowy Bank Polski zdecydował się na podniesienie stóp procentowych. To jest naturalną reakcją w sytuacji podwyższającej się inflacji. Podwyższone stopy procentowe powodują mniejszą płynność finansową, mniejszą podaż pieniądza na rynku. To ma spowodować obniżenie inflacji, ale z drugiej strony też powoduje w niektórych miejscach problemy z realizacją bieżących płatności, właśnie między innymi w sektorze, w rynku kredytów hipotecznych. I dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby każda osoba, która ma kredyt mieszkaniowy, jeden kredyt mieszkaniowy, mogła, mogła skorzystać z tak zwanych wakacji kredytowych. W tym roku to będą... Po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale, czyli cztery miesiące wakacji kredytowych w drugiej połowie tego roku i cztery razy w przyszłym roku, czyli raz na kwartał będzie można zawiesić spłatę swojego kredytu mieszkaniowego, hipotecznego, a jego spłata przejdzie na koniec kredytu, znaczy kredyt się przedłuży i z tego tytułu nie będzie ponoszonych opłat przez osoby, które wzięły kredyty. To co ważne, ta ustawa ma wejść w sierpniu tego roku i będzie można skorzystać z jej rozwiązań w prosty sposób tak, żeby można było złożyć chociażby wnioski za pośrednictwem internetu i w ten sposób chcemy ulżyć tym osobom, które borykają się w tej chwili z większymi opłatami związanymi z mieszkanie. Jednocześnie wiem, że pojawiają się zarzuty, że, że tego typu działania miałyby charakter proinflacyjny, natomiast pragnę zauważyć, że te wakacje kredytowe dotyczą określonego sektora, określonej części portfela kredytowego na naszym rynku dotyczą jednego kredytu i kredytu hipotecznego. W związku z tym w pozostałym zakresie stopy procentowe oczywiście nadal oddziaływują i w ten sposób ograniczają podaż pieniądza na rynek i w ten sposób też chłodzą działania inflacyjne. Podkreślam to, ponieważ to nie jest tak, że przecież te, te działania powodują wyłączenie całego sektora bankowego, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe. I też, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, tak jak wspominaliśmy, one dotyczą wszystkich osób. Jednocześnie też w ramach tych przepisów wprowadzamy też możliwość dopłat do kredytu dla osób, które chociażby utraciły pracę, te, które są w dużo trudniejszej sytuacji finansowej. Taka aby również zapewnić odpowiednią poduszkę finansową. Tutaj Fundusz Wsparcia Kredytobiorców rozszerza swoją działalność i w tych, w tych trudnych czasach również będzie mógł pomagać tym osobom, które są w trudniejszej sytuacji, w której wakacje kredytowe nie wystarczają. Szanowni Państwo, są jeszcze dwa punkty, które, o których chcieliśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o rozszerzenie porządku obrad. A może ten międzynarodowy, to pan rzecznik Fogiel na początek. Tak, z rzeczy nowych, które się w porządku obrad powinny znaleźć, możemy potwierdzić, że wpłynął wniosek związany z ratyfikacją członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Będzie za chwilę dosłownie przedmiotem obrad Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Jest pełna wola polityczna z naszej strony, żeby to już na tym posiedzeniu Sejmu stanęło i żeby Sejm sprawę rozpatrzył, więc myślę, że tutaj nie będzie z tym problemu. I drugi projekt, Szanowni Państwo, który wczoraj również był przedmiotem e, obrad rządu, czyli zmiana ustawy o rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. E, przygotowa, przygotowaliśmy przepisy, e, które pozwalają na, ba, na większą elastyczność w zakresie budowania rezerw strategicznych w kraju, e, po, e, tworzenia ich rozwiązywania, uelastycznienia jeżeli chodzi o sprzedaż, e, po to, aby przygotować się na dalsze wyzwania związane e, chociażby z rynkiem węgla, ale również zadania związane z pomocą w zakresie uzbrojenia dla. Dla Ukrainy. Wiemy o tym, że aktualna sytuacja na wschodzie tego kraju niestety nie jest tak dobra, jakbyśmy tego wszyscy oczekiwali, że Rosja nadal będzie podejmowała działania zbrojne, nadal podejmuje działania zbrojne, więc ważne jest to, aby taki elastyczny mechanizm współpracy i koordynacji również międzynarodowej mógł być zastosowany i ta ustawa pozwala, właśnie wprowadza takie mechanizmy, które pozwalają w elastyczny, szybki sposób reagować na te wyzwania, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.